przygotowanie do oglądu. Najważniejsze, zobaczyć na Dębnicy, co tam się dzieje. Są w tej chwili tak doskonałe prognozy pogody, że można przewidzieć, kiedy będzie oblot i dzień przed oblotem wyjąć w jakikolwiek sposób, w zależności od konstrukcji ula, wyjąć osyp, oszczędzić tym pszczołom tej pracy. Ale ten osyp, najlepiej jak on jest na dębnicy, i to jest cała historia zimowa, bo są pokazane uliczki, gdzie były pszczoły. Jest, nie daj Boże, widać pasożyty Varroa, no to już jest znane. Pszczoły są suche albo wilgotne, no to znaczy jak są wilgotne, no to trzeba się zastanowić, czy wentylację mieliśmy właściwą i tak dalej. Także to jest bardzo, bardzo dobry materiał do dębnica. Po zimowi to jest bardzo dobry materiał do obserwacji. Dlatego znów namawiam, nawet jak ktoś ma warszawskie tam poszerzone czy coś, to zrobić taką konstrukcję, żeby się udało te ramki przesunąć, wyjąć to, żeby to można było. Bo przecież nigdy 20 ramek przed warszawskim nie czy zostawia, prawda? Jak się zostawia na 10 ramkach warszawskich, to mamy przy 20 ramkowym, to mamy 11 ramek miejsca, to można wsunąć, wysunąć. Nie jest to wymówka, że to jest stary ul, że nie może mieć dębnicy takiej wyjmowanej. Wnioski z obserwacji osypu. To co mówiłem, przebieg zimowy, stan pokarmu, no bo to też widać, czy tam jest skrystalizowany na przykład, co się z nim stało, prawda? Infekcja varroa, czy leżą pasożyty martwe na dębnicy, prawda? Wentylacja, czy pszczoły są mokre, czy osyp jest mokry, czy jest suchy. Co musimy zrobić przed oblotem? Zaopatrzyć pszczoły w wodę. Pamiętajmy, że jeśli się spóźnimy z dostarczeniem w jakikolwiek sposób wody do ula, to pszczoły sobie po oblocie w czasie oblotu znajdą. No i obcymy się, albo gdzieś. Więc to, że obok płynie strumyk, jeden pszczelarz mówił, ja nie mam fojdełka, bo tam jest strumyk. A czy ty wiesz, człowieku, co w tym strumyku jest? Tam wszystkie herbicydy, pestycydy, fungicydy i wszystka cholera, która spływa z kul jest? Nie mówiąc o gnojówce. Poza tym, no, czasem jest dobrze, jeszcze można podać na powałkę w słoikach, prawda? Zalety jakie są. Woda jest odrzana. Do tej wody można dodać nozewitu, zapewnić ochronę przed nozemą. Można dodać zioła, broty, czokolwiek. Można. Nie, no i pszczoła nie. Najwięcej pszczoły ginie na wodzie, dlatego że ona siada nawet na pojdełku i ochładza się i od razu krzepi, prawda? To nie jest tak, jak idzie na pyłek, to ona się tak nie ośmie. Natomiast wada tego, i każdy ul ma swoją wodę i z pojdełka się nawzajem nie zarażają. Ale możemy dodać preparaty poprawiające na przykład nozewit, piołun czy inne zioła. Natomiast wada jest taka, i tutaj nie napisałem prezentacji, ale ja się z tym spotkałem, że ja uruchomiłem pojdełko, a po zabraniu słoiczków one są cholery gdzieś muszą. I w związku z tym od tej pory ja słodzę wodę w pojdełku. Tak. Pamiętajmy, że pszczoła wyczuwa 8% dopiero. Tak, jak jest 92% wody, no to jest na granicy jej wyczuwalności. Czyli trzeba tak 10% tego cukru dodać do tej wody, żeby ona się nauczyła, to ona wtedy pójdzie do tego pojdełka. A tak to, no, jeden rok był taki, że zabrałem flaszki, pojdełku było, a on z tych ziem poszło. Pojdełko. Wygodne pojdełko automatyczne. To jest w ramach moich takich wynalazków. Ja mam akurat w pasiece stacjonarnej, to mam wodę wodociągową. Nie, z wodociągu mam wodę, prawda? W związku z tym zrobiłem sobie takie urządzenie, że tutaj jest doprowadzenie wody. Tu jest zbiornik, to jest wiaderko po pasze, prawda? Zbiornik zaopatrzony w taką płuczkę, pływa klozetowa.
I on do pewnego stopnia podwapuszczył. A na zasadzie naczyń połączonych jest drugie, gdzie to pojdełko, to naczynie jest już pojdełkiem, jest wysypane takim czarnym kamieniem, żeby się nagrzewało, prawda? No i na zasadzie naczyń połączonych jest poziom ustalony. Te kamyczki są tak wilgotne, że pszczoła może na nie usiąść, ale nie to się. Wygląda to w ten sposób, to jest doprowadzenie do wody, ta spłuczka, połączenie z pojdełkiem, no i całość. Jak ktoś nie ma pasiece, to może sobie takie zrobić, ale dać przynajmniej 200 litrów wody, prawda, żeby nie latać co drugi dzień. Żeby to napływało. Tak, żeby. Dalej. Stymulacja rozwoju wiosennego. Naprzeciw wylotka, żeby najprostsza symulacja. Naprzeciw wylotka zostawiamy czerw i miejsce do czerwienia. Plastry, na których chcemy, żeby matka czerwieniła. Dajemy zatwór i za zatworem resztę pokarmu. Oczywiście w tej części, gdzie jest do czerwienia, żeby jeszcze bierzmy. Pokarm jest za zatworem, to jest wiosna. One sobie tam przejdą, jak potrzeba pobiorą pokarm. Ale gniazdo jest maksymalnie ściśnione. Chodzi o to, żeby to, po co coś to robi właśnie, żeby maksymalnie ściśnić gniazdo, żeby łatwo pszczoły przy czerwiu utrzymywały. Można podać ciasto cukrowe lub miodowo-pyłkowe. Jeśli ktoś zebrał sobie wcześniej pyłek, trzeba zemleć pyłek, podać takie ciasto. Można codziennie stymulować podkarmie z dawkami, ale to nic nie da, jeśli nie będzie bieżki albo podobnego pyłku. Pamiętajmy, że sam pokarm węglowodanowy nie będzie stymulować. Jak jest o randce szeroko-niskiej wielkopolskiej, tam Langstrota czy Dada na przykład, to co drugi obróci, jak już jest czerw, co drugi plaster obróci o 180 stopni. Wtedy zmienia im się tą strukturę i one mają więcej miejsca do czerwienia i się więcej czerwi dorabiają. Można, jak jest przejść w dwóch korpusach, na przykład w wielkopolskim, zmienić korpus górny z dolnym i równocześnie odsklepić pokarm. Odsklepianie pokarmu jest. Ale uwaga, co 5-6 dni można nic nie robić innego, tylko podrapać pokarm widelcem, odsklepić. Ale uwaga najważniejsza, nie stymulować rodzin słabych, bo proszę pamiętać, nic z tego, że matka nam naczerwi dużo jajeczek, jak na 4 larwy wyjdzie jedna karmicielka. Ta karmicielka się zniszczy i te larwy będą na niczym. To już lepiej, jak jest słaba rodzina, połączyć. Dalej. Przygotowanie do pierwszych pożytków. Poszerzanie gniazd, półkorpusów lub korpusów. Zmieniamy układ miodni. Czasem niektórzy nie stosują kraty, tylko jak jest na przykład taki ul jak wielkopolski, to dają w poprzek miodni. I matki raczej nie przychodzą do góry. Tak. Takie co? Tak. Kratka się zrobiła. No, znaczy nie chcą czerpić tak i tak. Ale ja tego nie stosowałem. Następna, proszę, spróbuj, może. Kara jest chyba bezpieczniejsza. No jasne, to jest pewnie, że bezpieczniejsza. Poza tym, wie pani, nie mówię o takim bezpieczeństwie, bo co się stanie, jak nam matka zniesie parę jajeczek? Z jednej ręki nie weźmie pani miodu, a pani się im wygryzi do widzenia. To nie jest tak. Żadna tragedia. Metoda taranowa. 51 dni przed pożytkiem zaizolować matkę. Najlepiej na dwóch. W izolatorze dwuramkowym zajmować matkę i 20 dni przed pożytkiem wypuścić. Zaproponowany przeze mnie izolator chmary jest o tyle lepszy, że w tym wypadku wystarczy 10 dni przed pożytkiem
matkę zamknąć w izolatorze i w trakcie, w momencie pojawienia się pożytku wypuścić. Łatwiej mi przewidzieć pogodę, pożytek za 10 dni niż za 51. Ta metoda to była dobra na Kaukazie, gdzie stałe pogody, stały pożytek, no wiadomo, z roku na rok, o tej porze kwitnie akacja, nie ma problemu, 50 dni wcześniej. A u nas teraz to, co się porobiło, to 2 tygodnie nie będzie z różnicy. Dlatego uważam, że aha, tutaj nie podałem, 10 dni przed pożytkiem jest olejony na antylisortorze. I w czasie pożytku. Stosujemy nawoty z wymianą czerwi. No to każdy wie, prawda, no wszyscy wiedzą, 2 rodziny są przeznaczone, że tak powiem, jedna z nich jest przeznaczona do produkcji. Są 2 rodziny obok. Niektórzy pszczelarze nawet sobie tak ustawiają pasieczystka, że leżaki są na 2 ury. 2 rodziny stoją obok siebie. Z rodziny, którą chcemy stymulować, znaczy przeznaczyć do zbioru miodu, zabieramy cały czerw otwarty. Przenosimy je do rodziny, która jest pomocniczą, nazwijmy ją pomocniczą. Czerw kryty z tej rodziny pomocniczej przenosimy do tej rodziny produkcyjnej. I w trakcie lotu pszczół przesuwamy tą rodzinę zabieramy tą rodzinę z czerwiem otwartym, a tą skrytym pomiędzy te 2 stanowiska jest całą lotną pszczołę z obu kuli zbieramy, mamy 50% więcej zwiększony pożytek. Można zrobić niewielki odkład z czerwiem otwartym i z matką na podobnej zasadzie. A to osieroconę połączyć z sąsiednią rodziną. No wtedy znów zwiększamy ilość rodzin, ale zwiększamy już wszystkie, nie tylko lotną, ale całą strukturę rodziny, a tam mamy odkład ze strony.